cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i Czarny Adewale. A to jest już drugi odcinek z Assassin's Creed 4 Black Flag z dodatkiem Freedom Cry. Właśnie, ostatnio żeśmy nie przeszukali tej skrzynki, bo bardziej się zajęliśmy wyrzynaniem tych całych nadzorców. Ale teraz mamy czas, więc no nie będzie dla nas problem jedną skrzynkę, ostatnią podnieść. No, zwinny Adewale da radę z ostatnią skrzyneczką. No, bo i tak jest tutaj pusto, nic nam tu nie grozi praktycznie, więc możemy się czuć bezpiecznie. Tak jak mówiłem w Gothicu o pierwszym odcinku Asasyna. I tak sobie stwierdziłem, że co jeden dzień Assassin, co drugi dzień Gothic, żeby to jakoś było jakby podzielone. Jakbym wrzucał jedno i drugie, to może też by było dobrze, ale wtedy by było więcej filmów dziennie. A dzisiaj może jeszcze coś wrzucę z Counter-Strike'a, jeżeli oczywiście będę miał ochotę, ale spróbuję coś dzisiaj. Jeżeli to będzie możliwe, to nawet się nagra. Dobra. Przeszlibyśmy się do sklepu Maronów. No, oni mają tam coś zawsze do zaoferowania. Po uratowaniu tych niewolników mamy teraz możliwość odblokowania jakby sakiewki z strzałkami z liną, więc to jest naprawdę plus, że w ogóle coś takiego dokonaliśmy. Ale na tyle dobrze, że coś takiego jest w tym dodatku. Wow, co lagujesz? Nie pozwalam ci lagować. A no cóż, nie mam na to wpływu. O kurde. Aha. Dobra. Ja i tak tu tylko przyszedłem na małe zakupy. Dobrze. I to jest za darmo, całkowicie. Więc to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Przynajmniej nie będę przepijał kasy. Tu jeszcze teraz tylko uzupełnimy, jak tylko się będzie dało, całą amunicję. Dobra. Spoko. Teraz mamy 10 strzałek z liną, więc mamy tego dwa razy więcej. O, tu trzeba uważać, bo tu jest jakiś wróg. Wzorcy, aha. O, to. Chodź tu. No nie podniesiesz alarmu. Już nie. Jep. No. Dozorca z toporem. Czyli taki bardziej rzeźnik. Na rzeźnika, bym powiedział. A wezmę sobie jego broń. Czemu by nie? Że jesteśmy jakby głębiej miasta, Port au Prince. Więc teraz jakoś trzeba by było się wykazać tutaj wyjątkowym sprytem. No. Tu mamy skrzynkę. Dobra. Czekaj, daj mi rzucić toporem. Jep, ale dostał. To czemu takie lagi? Ogarnąć się. Dobra. Trzeba teraz tą karę jakby zredukować. Dobra, spokojnie. A, nie zauważył. Dobra. Już, uwolnieni. No, dobra, spieprzeć mi tu stąd. Jeszcze ich tu zlutuję na porządnie. No, to są takie jakby kolejne typy misji pobocznych, gdzie mamy okazję uwolnić naszych czarnych przyjaciół z rąk białych.
To jest naprawdę dobre, dobre. Jak najbardziej, na plus. Taki motyw ratowniczy. Dobra, czarny tu przeszukał, jeszcze tego byśmy się doszukali, bo żebym go rzucił tym toporem. A, niech sobie już ten topór na jego główce przybity leży. Aha, wzięliśmy też przy okazji nóż do rzucania. Ale teraz gdzie by się poszło? Ja bym jeszcze odświeżył ten punkt widokowy, bo jest tutaj lipa, jeżeli chodzi o widoczność. Ale uwolnimy jeszcze więźniów, czarnych więźniów. Właśnie, odpalimy sobie jeszcze wzrok orła, dobre, przydatne. Tam mamy dwóch, ale to jest najmniej istotne w tej chwili. O kurde, troszeczkę tu będzie lagowało co jakiś czas, będą jakieś spadki. Dobra, teraz coś będzie trzeba skołować. O, dobra. No niech ktoś tu podejdzie, o, ten gruby dozorca podejdzie tu. Dobra. A teraz takie coś. A tego sobie... O! Idealnie. Już, zaraz uwolnimy ich. Kolejny tasaczek. Okej, okay, dobra. Proszę bardzo, uwolnieni. No. Dobrze zrobił. W ten sposób, jak będziemy ciągle im pomagać, to mamy większe szanse na upgrade'y. A piraci nawet nie zauważyli tego. Mają wywalone najwyraźniej na niewolników. To w sumie dobrze. Fajnie, że tutaj może z tym toporem skakać i tak dalej. A w poprzednich częściach, nie mówię o trójce, God Revelations, no to się nie dało, nie było takich możliwości w ogóle. O, tu akurat już musiał wyrzucić. Nie wiedzieć czemu. Dobra, wykopię tą skrzynkę. Tam masz jeszcze na dachu. AD Vale. A, to spokojnie. Zaraz się zajmiemy odszukiwaniem tego gentlemana. Tylko jeszcze jeden moment. Można to jakoś wykorzystać. Co lagujesz? Moment. Ale nie, nie będziemy się tak bawić tym syfem. O, co my tu mamy? Dobra, czyli teraz trzeba będzie się zająć odszukaniem tego całego gentlemana. Ło! Suski nauczył się po Edwardzie, no. Nie ma co. O kurde, ile tu ich jest. Grubo. Jak zwykle zresztą. Tylko my szukamy gentlemana. O, znaleziony. Dobra. Później uwolnimy murzynów. Aha. Czyli teraz idziemy za gentlemanem do Zantuza. Te lagi mi się z lekka nie podbają, tak szczerze mówiąc, ale jakoś to trzeba będzie przeżyć. Dobra. Kiedy indziej ich uratujemy. Teraz trzeba się zająć poważnymi sprawami. Wejdźmy lepiej na sam dach. A to nigdy nic nie wiadomo, czy nas ten typo nie zauważy. Wtedy nie będzie za ciekawie. Okej,
Widzę, że nawet się nie obejrzy za siebie, tylko od razu idzie do przodu. Ale to w sumie dobrze, to nam daje pewną przewagę. Ło. Nie no, wybaczcie, te lagi będą co jakiś czas, byleby nie za często. Dobra, koleś sobie tu wbija. Czy ja wiem, wejść do tego Zamtuza, czy nie? A zresztą jesteśmy tak blisko tego, że nawet nie opłaca się oddalać, dlatego wbijamy. Trzeba teraz podsłuchać rozmowę, czyli motyw taki trochę śledczy. Slaves would be safer for it. Monsieur Gouverneur, if they felt safe at the plantation, do you think they would rebel? Of course. Violence is the only currency that motivates them. Żeby nie nawalić. Like coin to you. If you really want to protect your African friends, spread the word. Quiet them down. Nice. You need not describe. I know what you're doing. Well, I could not resign to hurt a fly. But the overseers have every right to discipline as they see fit. Will not be necessary. I will deliver your message. The cost will be high. We will both profit by it. Is there any other service you require, Gouverneur? Oh, an old man like me. I dare say Guzan has exhausted me already. Then show yourself out. Wygoniła tego Francuza od razu na zbity pysk. No, widać z twarzy, że Francuz, nic więcej. A więc to jest ta Bastien Joseph. Dobra, rozmawiamy z nią od razu. Madame Joseph. Expecting a package. It... But not you. Where's l'admiral? Nie żyje. I see. And do you mean for me to meet the same fate? Look around. One threat, and these men will end you. I bring no threat. Tell me, how do the Templars allow you to carry on like this? I am only the messenger. But before you judge, remember, the Templars coin like any. By the freedom of men like you. I know this man. You know nothing. You have the brand of a slave. The eloquence of a scholar. Hands of a sailor. And an assassin's hood. Few weapons. I think the storm stranded you. What do you need? A ship? Shelter? These things can be had for the price of this parcel. I need nothing I can't win for myself. But prove that what you promise is true. And perhaps something can be arranged. Is this your game? Very well. Then you will do me a favor. Augustin Dufort. He's a very secretive man. First find his plantation contact and give him this message from the Gouverneur. Augustin will give you all the proof you need. Repeat this password. Sili patoto krabla va manger. Sili patoto krabla va manger. Pas mal. A convincing baritone. Now I suggest you leave before my admirers get suspicious. Ha! Kobieta będzie uczyła asasyna, jak śpiewa, nie? Zabawne, zabawne. Dobra. Idziemy dalej. Mamy jedną część misji wykonaną. Właściwie to już jest druga misja. No i
Teraz mamy odszukać kontakt na plantance. O, trzeba komuś pomóc, bo widzę, że ktoś w opałach. Dobra, już jesteś bezpieczny, kolego. Dobra, czyli darował mi już tam. A teraz jeszcze cię zlutujemy. Kascenka była troszeczkę długa, dlatego i tak się uciszyłem, żebyście mogli się wsłuchać w dialog. Jep, się w ścianę wbiłem. Ale zanim zaczniemy ten kontakt na plantacji odszukiwać, no nieco troszeczkę się poszwędamy w centrum miasta Port-au-Prince i nieco zlutujemy to, czego po prostu chcemy, żeby jakoś się nieco wzbogacić bardziej, nie wiem, bardziej, nie wiem, zwiększyć nasze jakby... Ło! Te lagi były już naprawdę ostre. Dobra, sobie teraz odświeżymy punkt, bo to mi właśnie chodziło teraz. Po prostu zwiększyć nasze jakby asasyńskie zdolności. Asasyńskie czarne zdolności. Inaczej tego nie określę, bo no, czarny to czarny. O! Takiego punktu synchronizacyjnego jeszcze nie było od dawna. Nawet dobrze. Dobra, wskakuj do sianka. Dobra, teraz tu komuś... co mi tu biczujesz, czarnego? Zaraz ciebie spotka kara, no come on. O, dobra. Już, chyba ogarnęli się. Tu mamy następnych. O, coś tam jeszcze jest. Dobra, temu pomożemy. Teraz trzeba tamtym pomóc. I to mega szybko. Odkop tą skrzynię. Dobra, teraz jakoś ich trzeba, wiecie, w dość nietypowy sposób zaraz ich tu wszystkich pousypiamy. Albo i nie, w zależności jak nam to wypali. Dobra. O kurde, nie wyszło. Zostawić ich. Dobra. Aha. Gleba na ziemię. Dobra, teraz jeszcze ich tylko wyzwólmy. Widzę, że czarni też umiem angielski. Nie ma z tym jakiegoś problemu. Ale ładnie ich tu wykurzyliśmy. Przynajmniej o kilku niewolników jest więcej, jeżeli chodzi o wyzwolenie. Jeszcze zlutujemy. A tutaj żeśmy ich z krzaka wzięli. Dobra, tu jeszcze mamy nieco skrzyń do zlutowania. Co to było? What the fuck? Czemu się po ziemi ślizgałeś? Dobra, czarny to już było dziwne. A! O! Ktoś tam się uczy strzelania. Słychać to. To dość wyraźnie. Ale mogliby nieco ciszej strzelać. Naprawdę, to by było dobrze już. Całkiem. Okej, okay, następna skrzyneczka. No, muszę chyba tą beczkę przenieść koniecznie, bo strasznie mi to przeszkadza. O, dobra. I teraz jest dobrze. O,
Tam kolejni niewolnicy. Aha. To jak to w końcu to jest? Myślałem, że są jeszcze tam ci niewolnicy, ale nie ma ich. Teraz trzeba zrobić taki porządek z nimi, żeby to jakoś zadziałało. Dobra, stać. No. No proszę. Chyba się jednak skapnęli. O, ale ich ładnie skarałeś, czarnutu. O, przynajmniej zabolało to dla nich. Maczeta boli i to nawet sporo zadaje bólu. Jak widzieliście chyba w czołówce pierwszego odcinka, no to co on robił z tą dwójką, to jest po prostu istna masakra. Jak nauczył się walki, to dla niego już nie jest problem. Dobra. Gdzie by tu teraz pójść? Tak, żeby po prostu było nam jak najwygodniej. O, tu mamy jeszcze parę skrzynek do przeszukania. Weźmy tą najbliższą. Teraz jakby tu zacząć się wspinać. Aha. Czyli tak. Doskoczysz tam, ja to wiem, Adewale. Edward się też uczył map jego skoku, więc się nauczyłeś. Jest dobrze. No bo jakby cię nie nauczył, no to byś miał biedę. A tak to przynajmniej reprezentujesz sobą coś. Nie musisz się już podawać za jakiegoś niewolnika, bo jesteś wyzwoleńcem. Aha, i teraz trzeba będzie jakoś to inaczej zrobić, tak, nie wiem, po cichu. Weźmy to, żeby tego strzelca rozwścieczyć. Wtedy on może ich powstrzelać jak kaczki. O! Te, no myślałem... Kurde. Dobra, teraz twoja kolej. Ha, tego załatwił nieźle. No, trzeba tu jakoś ich pozałatwiać, no bo tak to nie dadzą nam spokoju. Shit. Leżeć. Nikt wam nie pozwolił wstać. Nie. Tutaj ich obezwładnijmy. O. I git. Teraz możemy sobie wziąć tą skrzynkę. O. Całkiem sporo już mamy kasy. 7 kafli ponad. Więc jest całkiem sporo. No. Czarny to i musi być bogaty. Chociaż sądząc teraz po czarnoskórych w XXI wieku, to niektórzy to mogą być nawet bogaczami świata, ale Adewale chyba marzył o tym, żeby być bogatym. Pewnie się to już spełniło. Dobra. Wzięliśmy tylko to, czego szukaliśmy. Gdzieś jeszcze jakaś skrzynia. O, przejdziemy się do sklepu Maronów. Znowu. Przynajmniej coś się sprzeda. Sprzedawać nie można. Chociaż można. Tak, bo w Black Flagu było można coś sprzedawać. Tu maczeta. Okej, już wróciłem. I teraz tak. Co tam mamy? Właśnie, sakiewki. O, proszę bardzo, sakwa na bomby dymne. I teraz sobie jeszcze zakupimy nieco amunicji. Tych bombek. I nie tylko. No, nieźle, nieźle. Dobra, powodzenia, powodzenia.
Tu mamy skrzyneczkę kolejną do wzięcia. A więc co by tu jeszcze zrobić, zanim byśmy mogli skończyć kolejny odcinek? O, tak, mamy tu uwolnienie dwóch niewolników, tu kolejnych dwóch, tu będzie pięciu. W sumie mamy tutaj 9 niewolników do uwolnienia. Tu jest 10, 11. Tu będzie 16 aż. No, to jest całkiem sporo. Ale tu jeszcze mamy skrzynkę. O! Kurde, temu się dzisiaj buty ślizgają. Z lagami mi nie biegaj. Jak chcesz, nie wiem, coś robić. Nie no, w centrum miasta są większe lagi, trzeba przyznać, niż na przykład poza miastem. Ale cóż, poradzimy na to. Trzeba być cierpliwy, a wtedy nie będzie problemu. Kurde, ten skok to chyba robił z pół godziny. Naprawdę. Aż było kretyńsko przesadzone. Dobra, a tu już mamy nasze drzewka. Tam gdzieś się ta skrzynka podziewa. No, weź się. LOL. Kurde, widzę, że ty jeszcze musisz się dużo uczyć o spinaczkach po drzewach. Oj, Jezu, Jezu. Ale nie ma co narzekać, i tak większość potrafi rzeczy. Więc nie wiem, ma prawo się jakby potykać. Okej, tu mamy już niedaleko tą plantację, nasz cel. Tylko tak się zastanowić jeszcze przez chwilę. Tu mamy tych wolników do ucieczki. No w sumie możemy jeszcze tam dojść. My jesteśmy już niedaleko. Ile to jest? 60 metrów. Więc to nie jest żaden problem. Przy okazji byśmy wyzwolili kolejną plantację z rąk templariuszy. A, przestań lagować. Dobra, pomogliśmy mu. Dobra, to ciebie tak uciszymy. A i git. No i o to mi tylko chodziło. O, pięknie, pięknie. No, i już cichutko. A teraz możemy tam iść. Okej, teraz trzeba odszukać kontakt na tej plantacji. No co ty robisz? Wspinaj się po tej drzewie, a nie mi tu rób jakieś sceny. Dobra. Parkura umiesz po drzewach, więc to nie jest żaden jakiś tam dla niego kłopot. Tylko dla niego te lagi są kłopotem. To jest najgorsze. Dobra. I kolejna plantacja do wyzwolenia. O! Dobrze mu to wyszło. Nie powiem, że nie. Dobra, teraz trzeba tylko odkryć nieco wrogów. LOL. Opóźniony kill. Tak, nie ma co. Dobra. Chodź tu. Wiem, że mnie słyszysz, więc nie udawaj. Zginiesz zaraz marnie. Okej. No, zauważył mnie. To dość niecodzienne, jak dla mnie. Ech,
nie tak miało być. A zresztą, co mi tam? Moment. Uciszymy ten dzwon alarmowy. I git. Teraz jeszcze tylko odświeżymy punkt widokowy. Jakoś za bardzo nie jest widoczny na mapie. O, a skrzynkę to już zauważyć potrafiłem. Dobra, szybko, szybko. Nie, nie patrzeć się na mnie. Kurde, bo mnie zaraz zauważą. Dobra, zamknij się tam. Ach, udało mu się. No i spokojnie synchronizujemy. No proszę. Okej, teraz jeszcze mamy kilka dzwonów alarmowych do zdjęcia. Skrzynka. Coś jeszcze? Tam nie, to nie skrzynka. Wydawało mi się, tam jest. To jeszcze tak ze 3-4 skrzynki. Dobra, skażę tego siana, bo nikt za ciebie tam nie wskoczy. O, tu zdjęliśmy nadzorcę, tylko że ich jest tu 3 jeszcze. Jest trochę przegięta sprawa. Dobra, chodź tu. Co się będziesz bał? Siana się boisz? O. Dobra, teraz trzeba będzie jakoś tutaj tą dwójkę załatwić. Innego sposobu nie widziałem, naprawdę. To był jedyny możliwy. Dobra, sabotujemy to. Gdzieś jeszcze? O, spojrzał się. Raz za groźnie. A zaraz mu ukrócimy cierpienia. Sprawi, że spotka się z krzakami. Tu zaraz trzeba będzie ich załatwić 2 na raz. Dobra. Inaczej to wyszło, niż się spodziewałem. Ale nikt tego nie widział. Nie było żadnych świadków. Więc pozwoliłem sobie, że po prostu ich tak wyeliminuję. Tam kolejna skrzynia. No, słyszę ją. Dobrze. O! Już skończę lagować. Dobra. Czarnuchy znowu zaczęły śpiewać. Dobra. Tutaj sobie idziemy. Jeszcze troszeczkę. Tam z 8 trzeba będzie wybić jeszcze. Skończymy to wyzwalanie i odcinek. W następnym odcinku zajmiemy się oczekiwaniem kontaktu na tej całej plantacji. O! Niewiele brakowało, aby było już niebezpiecznie. O kurde! Fuck this shit! Nie, nie mogę! O kurde! Nie! Scheiße, kurde, no! Co ty robisz? Czarny debilu! Kurde! No nie! Skończ mi już ściągać! Kurde, walczyć ze mną nie umiesz, a... A niewolników i tu będziesz zżynał. Dobra, walcz tam stratę 3. Ja to i tak nadrobię. W swoim czasie. No kurde, na co żeś tam podchodził, czarny deklu? I masz teraz takie zabawy. No, dobra.
Za bardzo ci się śpieszy, Adewale. Ale w sumie mnie też się śpieszy. Ale zresztą nie wiem, na co ich lutować, jak ja i tak mam już sporo kasy. Dobra, dobra. Jest, jest. Przeszukuj to. I ostatni gościu do zdjęcia. Lagi, stop! Dobra, kończymy już z nimi. Okej, dobra, mamy 37. No cóż, 3 tylko zginęło. Ale to nie jest jeszcze aż tak źle. Gorzej jakby naprawdę wszyscy już ulegli. Dobra, uciekać. A my już kończymy ten odcinek. Dobra, a jakieś, nie wiem, nagrody? O! Sakwa z nastrzałki 1. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag Freedom Cry. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Dobra, czarne, przestańcie już śpiewać, bo chcę już wyłączyć nagrywanie. Trzymajcie się, na razie, yo!